Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z gry PlayerUnknown's Battlegrounds na moim kanale. Dzisiaj moi drodzy lecimy na Erangelu. Ja ogólnie jestem po dłuższej serii gry, sesji gry w Tarkowa. Uczę się grać w Escape from Tarkov. Jak troszkę tą gierkę ogarnę, to w jakimś najbliższym czasie też pewnie się z tego odcinek pojawi. A dzisiaj moi drodzy lecimy sobie na Erangelu. Lecimy naszym tutaj jelonkiem. Ja mam małą kontuzję, że za bardzo głowy w lewo nie mogę obracać, bo coś mi się w szyję stało. Ale powoli już mi to zaczyna przychodzić. Miał być film bez kamerki, no ale... ale postanowiłem, że włączę. Może już dzisiaj w miarę dam radę jakoś operować tą głową, żeby to wyglądało normalnie. No i dobra, lecimy na sheltery. Lecimy na sheltery i będziemy próbowali tutaj ten meczyk wygrać. Więc powoli, spokojniutko sobie lądujemy. Ktoś tu pewnie też poleciał, nie patrzyłem za bardzo na mapę. Dlatego teraz trzeba będzie grać mocno na słuch. Na wejście mamy plecak trójeczkę, mamy tutaj kamizelkę dwójeczkę, więc to podnosimy, to jest jakiś granacik, ale tego to ja nie chcę, ludzie, ja chcę giwerę jakąś. I nie chodzi tu o pistolet. Dobra, jest pompka, jest kamizelka trójka. Ej, no starter pack jest mega spoko, jest też kałach. Dobra, ludzie, wygrywamy ten meczek. Dobra, mamy jeszcze SLR-kę na wejście. Ktoś tu jeździ nad nami. To w ogóle zajechał, ty. Poczekajmy tu chwilę. On idzie na to wejście. Dobra ludzie, mamy jednego fraga. Na spokojnie, trzeba było chwilkę poczekać, że ten gość się do nas tutaj wystawił. I ludzie, już jest jeden frag z głowy, dobra, to mamy. Pracuje mi podnieść jeszcze jakiś kolimator. Jak podniesiemy sobie kolimatorek i jakiegoś lepszego scope'a, no to będziemy mogli tutaj więcej poklikać, nie? Brakuje też kasku jakiegoś fajnego, więc hełm nam się też przyda. Póki co dzisiaj, ludzie, zagramy sobie na amunicję kałachową. Zagramy sobie tutaj na siódemkach, bo mamy tą SLR-kę, mamy tego kałacha, więc nie będę już zmieniał amunicji. Wszystko pod to przygotujemy. Dobra, jest tutaj SKS-ik, to SKS-a nie chcę, zostaniemy przy tej SLR-ce. Tu jest kolejna kamizelka trójka, Jezu, same trójki tutaj leżą, masakra, nie? Ile tego jest? Holo, celownik, musimy wziąć, już bym to ominął, bo tak szybko tutaj biegam, ale dobra, ogarnęliśmy te dwa pomieszczenia podstawowe, biegniemy teraz w prawo. Mam nadzieję, że tam jakiegoś tutaj złego pana, złego gościa nie spotkam po drodze. Załadujmy sobie tu snajpereczkę, żeby później nie było, wiecie, zaskoczenia. I podbijamy do przodu, nie? Tutaj się wydaje czysto. Tutaj się wydaje, w ogóle te hangary się wydają teraz czyściutkie już. Wydawało mi się, że tylko jest ten jeden koleś, co tam podjeżdżał, bo coś kombinował. Strzały są obok, kompensator do kołacha jak najbardziej na plus. Magazynek quick draw tego nie chce. Berylek, bierzemy amunicję do niego, bo nie mamy gripów. Jakbym miał gripy, to może do tego beryla bym się skusił. A tak to zostaniemy tylko przy samej amunicji. Energetyk bierzemy, mamy tutaj dwójeczki. Dobra ludzie, jest git, jest naprawdę git. Zonka, o jest, zonka na lewą stronę uderzyła. Dobrze, że nam nie uderzyła zonka na dolną stronę mapy, za mostem całkiem, nie? Bo za mostem jak zonkę uderza, to później ciężko jest z tymi rotatami. To jest takie zawsze RNG, bardzo duże RNG. A tak to udało nam się to jeszcze jakoś ogarnąć. Brakuje mi leczenia. Nie mamy żadnego zestawu, mamy 6 energetyków, 10 bandaży, ale nie mamy, ludzie, leczenia, więc to jest taki troszkę minus. Dobra, jest jeden zestawik, może te zestawy się zaczną pojawiać nam teraz tutaj. O, jest kolejny zestawik. To już nic nie mówiłem o tym leczeniu, wszystko jest. Jeszcze luneta jakaś, nie? Jakbym lunetę wyrwał, to by było w ogóle pogu. Dobra, kolejny zestaw. Dobra, ludzie, elegancko. Jest luneta trójka, no, no. Co chcę, to mam, co chcę, to mam. Wszystko się tutaj pojawia nam póki co, więc mamy dobry prognostyk na wygranie meczyku. Więc lecimy na górę. No i co, ludzie, no sypiemy do strefy, sypiemy gdzieś tutaj i zdobywamy fragi. Biegnie goś ulicą, patrzcie tutaj. O ty wariacie, dostał kuleczkę jedną. A jedna kulka to jeszcze nie frag, ludzie. Ale skacze tutaj gość. Jezu, jak ładnie omija wszystko. Ej, to jest jakiś parkurowiec. Że ja go nigdy w życiu nie trafię. O, ale ma piękny movement, bez kitu. Nie no, z takim movementem to gość może... Ej, no co jest, jakiś, ludzie? Nie wiem, gość nie trafianiec. Ale ładnie movementem mnie ograł, jak ładnie unikał tego. No nie spodziewałem się, nie spodziewałem się, biegnie dalej do lewej.
Nie leczył się, nie? Ej, on wszystkie kule unika. Jo cię dupia, fest! Co za wariat, co za świr! Jest gość nie do trafienia, moi drodzy. Nietrafialny John jakiś pobiegł chyba. Ja sobie tam podbiegnę. Wziął ten motorek? Nie no, no gość jest z Bogiem, Bogiem movementu. To gościa się nie da trafić. O, jedzie, jedzie tutaj. To jest ludzie jakiś dobry gracz. To nie jest amator, więc jak zginę na nim, to się wcale nie zdziwię. Patrzcie, jak ładnie się rusza tutaj przy tych namiotach. No, to będzie majstersztyk, jak go zabijemy. Dostał kuleczkę. Nie, tego strafuje, go śmiga pięknie, pięknie gra. On się podleczy, teraz my też się podleczmy. Jesteśmy na trójkach. On jakiegoś brylem tam próbuje nas trafić. Ej, trafiliśmy na jakiegoś progracza. Jest chyba Ibiza. Dobra, zdjęliśmy go. Ale co gość miał za movement? Wy to widzieliście? Masakra jakaś. Gość był naprawdę jakimś bogiem gierki chyba. Ale dobra, udało się. Udało się go zmontować. Ale naprawdę ludzie, to był fart, że on nie miał snajperki żadnej. Bo czuję, żebym tutaj fikołka wykręcił. I to tak łatwiutko, 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 nie? Ale mu się nie udało. Tym berylem próbował, próbował trafiać, ale no nie wyszło. Gość był naprawdę konkretny, jeżeli chodzi o giereczkę. I ładnie unikał strzałów tym movementem i ładnie tutaj się ruszał. Więc no ledwo co udało nam się to przeżyć, nie? No z fartem, bo gość naprawdę ogarniał giereczkę mega, mega, że jego ubranie sobie wezmę. Może to był jakiś prograż, ludzie, może po niku przyczaicie, bo oni lubią takie niki sobie ustawiać czasami. No i dobra, lecimy dalej, bo... No, było ciężko, ale się udało. Mistrz movementu, ludzie, pokonane, dostajemy tutaj seryjkę podczas rotacji. Ale nieważne. Ej, no co jest grono? On mnie trafiał jeszcze na taką odległość. Naprawdę, ludzie, dzisiaj w tym meczu mamy jakiś progracze. Mamy naprawdę tutaj konkretnych gości. Dobrze grają, więc trzeba będzie uważać. Podleczę się tutaj, nie będę może do końca rotował. Chociaż no, pasuje na te domki pojechać, pasuje. Jeden gość wyczyszczony, ale drugi jak tam trafiał, nie? Cała seria prawie we mnie siadła, więc ten mecz jak wygramy, to będzie naprawdę cud, nie? Bo mamy tak dobrych zawodników w lobby, że to jest, ludzie, masakra. Nie wierzę normalnie w to, nie wierzę, co tutaj się w tej gierce dzieje. Pyk, energetyk, weźmiemy go. Bo leczenie na pewno się przyda w tym meczu i to dużo tego leczenia. I rotujemy dalej. Rotujemy dalej, żeby na te domki się wbić, nie? Na tych domkach może już coś pogramy. Bo ja tutaj na openie to się strzelać za bardzo nie chcę. Jak widzę, że mam takich gości aimowych świrów. Chociaż, tu jest coś do sregowania. Patrzcie tutaj, gość z auta wyczyścił. Jechał daczką i snajperką, typa wyczyścił koło tej budki. Dobra, spadamy stąd. Spadamy stąd, ludzie, bo to naprawdę źle wygląda. To naprawdę źle wygląda. Patrzcie tutaj, strzela, jeszcze mnie zaraz trafi. Dobra, podjedźmy sobie tutaj może pod te budeczki. Nie wiem, czy chcę centralnie na te domki wbijać. Co mam zaznaczone? Bo są też ryzykowne mocno. Załaduję się energetykiem. Jezu, gardło, co ty robisz? Przy tej miejscówce już powoli podjeżdżamy. Na pełnym speedzie. Żeby tutaj nikogo nie było, ludzie. Bless RNG. Bless RNG o wolną miejscóweczkę i ludzie, ugrywamy to. Bo to nie będzie na pewno prosty mecz. Dlatego pozycja tutaj będzie jedna z ważniejszych. Jedną z ważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o ten meczyk, nie? Trzeba dobrze tutaj przejąć miejscówę i grać pod nią, więc spadamy tutaj do domku. Okno wybite. No niby czysto jest, więc elegancko. Jakiegoś kara może się uda ogarnąć. Chociaż ta SRR-ka też jest całkiem spoko. I będziemy tutaj, ludzie, klikać gości na blisko. Ale jest przypał, jest jakaś masakra. Jakaś główka wystaje? A nie trafione. Tu podjeżdża jakaś daczka. No i prosto do nas pod domek. Dobra, zróbmy tutaj przysiad. Może się nie będzie spodziewał. Teoretycznie mnie nie widział.
Ej, ludzie, czuję się jak w Tarkowie, bez kitu. Centralnie pode mną na bliskie jest koleś. Czekamy chwilkę. Kolejny podjechał? Okej. Ale się ktoś dziwi, jak otworzy sobie te drzwi, a tu dwóch gości wyskoczy. Dobra, bęk, mamy jednego zdjętego. Kolego, nie tak prędko. On mnie tutaj nie słyszał. Gościa mega unlucka. Próbował, ale mu się nie udało. Mamy też obok jakiegoś gościa motorkiem, co zajechał. Leci też jakaś lotnia. Mamy ludzi ten domek, musimy go ugrać, no. Ty, za dużo skillowych graczy, żeby sobie tak na luzie ludzie biegać po tej mapie i klikać. O! Lecą do nas strzały, ludzie, tego się nie spodziewałem, że mnie goś tutaj wyczai. Tak na piksel elegancko. Ale jakby trafił. No patrzcie, centralnie w łeb. Centralnie przymierzona kulka w głowę. Co jest grane w tym meczu dzisiaj? Ja nie wierzę, ludzie, w tych gości, co my tutaj trafiamy. Tu był kask dwójeczka, więc bierzemy, oczywiście podmieniamy. Energetyka biorę. Chłopco SKS-em mnie przeciągnął po głowie centralnie, widzieliście? Dwa random shoty. Wszystko mu siadło w łeb. No spokojnie, spokojnie, kolego. Bo się zapędziłeś troszeczkę. Tu na dole mamy typa z lootem. Więc też będziemy musieli ogarnąć. Jezu, jaki mecz, ludzie, co to za lobby jest? O masakra. Tak mocarnego meczu, ludzie, jeszcze nie miałem w PUBG. Ile gram w PUBG? Mam w niego przegrane 2300 godzin. Tam wygrane Kegwu, ale takiego poziomu jeszcze nigdy w meczu mocnego nie trafiłem, nie? Żeby wszyscy aż tak dobrze grali goście, na których trafiam. To jest, ludzie, nie do uwierzenia. Lecą jakieś flergany obok nas. Albo nie, ja jestem teraz taki słaby. No masakra, co klikają wariaty. No dobra, 24 osoby w grze. 3 fragi, ludzie, na koncie, ale... Jaki tu jest młyniec? Jest... Nie do uwierzenia. No patrzcie, tam snajpera, tu snajpera, obok snajpera. Z tyłu snajpera. O masakra. Dobra, mamy kolejną strefę, która już nam tak... Nie dopisuje jak wcześniejsze, odbiło troszkę na dół. Więc będzie ciężej, będzie ciężej. O, są rotaty, chłop odjeżdża tym motorkiem obok, co podjechał. By go się udało tak zdjąć teraz, nie? Za to, co nam typ robił cały czas. Było spoko. My będziemy rotować na ten las i to tak z późną zonką pewnie. Tu jeszcze spróbuję coś wyciągnąć. Jakiegoś fragensa, bo na pewno ktoś tam będzie na daleko. Chcę tak poobczajem, na ten balkonik wychodzić nie chcę. Ale tutaj też ta plaża, ludzie, cały czas nam będzie dogryzać. Próbuję tutaj troszkę pochodzić, poczaić się. Musimy iść późną strefą, jak chcemy coś zrobić w tym meczu. A jeszcze nejdy tam lecą. Wszędzie, ludzie, dojazd. Wszędzie dojazd. Wszędzie się goście cisną. Jakiś skillowy mordy na meczyku. I weź tu coś wygraj, jak wracasz po przerwie Starkowa. Nie no, cykam się, ludzie, żeby w ogóle coś tutaj zrobić. Jest wszędzie taki młyn, że strach wychodzić, nie? Gacie uwalone, na podejściu samym. Spróbuję tutaj wejść jeszcze, sobie załaduję środki. Żeby biec do końca. Jedzie jakaś daczka przebita. Ta daczka jest przebita na 100%. Patrzcie, jak chłop piłuje, 4 sekundy. Nie wiem, czy kogoś tutaj na lesie nie widziałem. No niech goś piłuje tą daczkę, niech piłuje. I zacznie strzelać, będzie wiadomo mniej więcej gdzie.
Dobra, biegnie gość do przodu, ja sobie tutaj przebiegnę przez różkę. Delikatnie próbuję w tamtym kierunku podbiec, widzę go. No bijemy, bijemy. Jedna kuleczka. No nie wiem skąd, dostał dwie kulki na razie. Kolejny jakiś movementowy świr ludzie, no... No jest po mnie. No nikogo nie mogę trafić, nie wiem co się dzieje. Trzeba przenieść się chyba na karakina. Trochę i pograć, postrzelać, poćwiczyć. No bo tutaj wszyscy nas czyszczą, no. Próbujemy zonkę złapać, ale z góry już mamy gościa celującego do nas, który ma strefę na naszą niekorzyść. I już sadzi do nas. On nas ma. Chociaż jest głowa. On się nie będzie chciał wychylać teraz po tej głowie. Ty, on dalej się wychyla. Dalej chce strzelać. Gdybym go przymierzył, to może coś by z tego było. Mu się wydaje, że... Wydaje, że mnie może na strzała zdjąć. To tak naparza z daleka. A ta zonka nie jest taka zabójcza. Dobra, jak podbiegnę do tego krzaka, to będę jeszcze w miarę safe. Może mnie gość tu nie wyczai. Wejdźmy tutaj, podleczmy się. Może liczy na to, że mnie nikt nie widział z tamtej strony. Obrócę się plecami. Jocie dupia, ty. No, już leci full auto w ten motorek. Pobiegniemy na lejdzonkę. Tam nie widzę nic, ten motorek tam uciekł. Mamy ten krzak. Próbuję tutaj z niego pozaglądać delikatnie. Ludzie, ja też nikogo trafić nie mogę, to jest najgorsze. Jest tam gili jakieś, patrzcie na to. Dostał w nogi raz. A jeden strzał w nogi nie zabija. Też nad nami się strzelają, musimy przebiec. 9 osób w grze. Jeden jest od dołu, drugi od góry. Trzeci nie wiadomo skąd. A 20 sekund to już nie jest tak dużo. Nadupiają z dołu. Chowamy się za to drzewo. Próbujmy przerotować. Jeszcze raz. Brakuje smoków. A obracam się plecami tutaj. Żeby nie mieli takiego bicia na mnie. Jak stoję za tym drzewem, nie? Byleby do zonki wbiec. Tutaj nie mamy nigdzie. Przed nami już przeciwnicy. No jest gość pod drzewem. Wyczekał do końca. No nic ludzie, mieliśmy mecz mocno przekampiony, mieliśmy mecz przesrany, że tak powiem, bo mieliśmy takich przeciwników dobrych, że... No masakra, ja też za bardzo nie trafiałem, dlatego że no, grałem w tego Tarkowa i troszkę inaczej tam się strzela niż w tym PUBG-u i się odzwyczaiłem, ale mam nadzieję, że wam się materiał podobał, jeżeli tak, to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek, powiadomień, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego, cześć wam!